Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej imienia Lecha Kanczyńskiego. Tu jest forum Wizja Rozwoju, się mieści, bo za chwilę pójdziemy tam do biblioteki. Jak widać, organizatorem jest Solidarność Walcząca. Janusz Kołodziej, oddział tutaj Wybrzeża, Gdynia, Wizja Rozwoju. No, przed chwilą rozmawiałem o Wizji Rozwoju z panem Marcinem Handrałą. No, żeśmy trochę porozmawiali o Wizji Rozwoju Polski. Nie tylko Pomorza zresztą. I o sprawach międzynarodowych. No, zobaczymy, jak to będzie. Jak Bóg da. A my idziemy dalej. Tutaj mamy też catering, jak widać. O, grochówkę dają. Grochóweczka jest. No, tutaj totalizator jest. Sponsoruje KGH Polska Miedź. Proszę bardzo. Lotos. Różne balony sponsorów są. Idziemy dalej. Tam jest Orlenu. Oczywiście są też oficerowie marynarki wojennej. Idziemy teraz do tej biblioteki. Tutaj mamy leżaki, można sobie usiąść, odpocząć. Energia też tutaj reklamuje. PKO Bank Polski. Ma dużo sponsorów tej imprezy. Jest sala historyczna. Wystawa spadła. Zero zwoń. Tutaj mamy partnerzy. Idziemy dalej. Sale piętra. Bank Gospodarstwa Krajakowego. Tutaj dają jakieś potrawy. Napoje chłodzące, tak? Tak jest. WGK, to jest Bank Gospodarstwa Krajowy. Tutaj mamy ciasteczka, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszamy. To ciasteczka gratis. Tak, dla pana również, bardzo proszę o ciasteczko. Ale ja się odchudzam. Kawę? Odchudzam się, cholera. Kawy nie lubię. Kawy nie. Nie lubię, herbata jedynie. Gdzie ta sala tutaj konferencyjna jest? U góry są sale. A, u góry, tak. Dobra. O, cukierka sobie dobra. Proszę bardzo. Idziemy do góry. O. I po schodach chodzimy. I jesteśmy już na górnym piętrze. Tutaj są też różne kamery. PKN. Tu. Zasłona dymna jakaś. To ten dym. Informatorium mamy. W bibliotece. Okręty bojowe biało-czerwonej bandery. Idziemy tam zobaczyć, co tam się dzieje. No to widać. Biblioteka Marynarki Wojennej. Bandera symbolizuje tradycję Marynarki Wojennej. Męstwo, honor oraz gotowość załogi okrętu do obrony ojczyzny i jej praw na morzu. Podniesiona na jednostce pływającej jest znakiem przynależności tej jednostki do Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej. Przysługuje jednostce pływającej od wcielenia w skład Marynarki Wojennej. Do skreślenia i ze stanu. Idziemy dalej.
Doktorek, otwórz nam, jesteśmy... O, panie Grzegorz, panie. A, proszę bardzo. A to tylko dla wtajemnie wczoraj? Tak, tak jest. Aha, to jedziemy z powrotem. A gdzie tu sala konferencyjna? Nie tutaj. Nie tutaj. Niszczyciel. Idziemy dalej. Tutaj mamy widok na Gdynię. No, widać tutaj okręty u góry. Są w gablotach. Ładny okręt. Robimy sobie zdjęcia tych okrętów, też można oglądać. Ok. Informatorium. A tu mamy okręt ORP Wodnik. ORP Wodnik, tak wygląda. Porządki. Tutaj innowacje. Proszę, proszę. Biblioteki. Tutaj jest konferencja. Aczkolwiek tak jak chciałbym podkreślić jeszcze raz, decyzje definitywne w tym zakresie nie zostały podjęte. Tutaj mówimy o inwestycjach. Możemy mówić o inwestycjach spółki. Schodzimy na dół. Zobaczymy, co tam się dzieje. Widać tutaj dziennikarze pracują. Wywiadów udzielamy. No ja też pracuję. Tu jeszcze nic się nie dzieje. Przepraszam. Zapewnienia komunikacji, dostępu do komunikacji. Państwo odbiera środki zainwestowane w infrastrukturę transportową, w PIT-cie, w CIT-cie, w podatkach, czerpiąc korzyści z rozwoju gospodarczego. Ponieważ kolej jest najbardziej ekologicznym ze środków transportu, czerpiemy także korzyści poprzez redukcję naszego udziału w śladzie węglowym. I teraz w tym zakresie, ponieważ nasze cele związane z rozbudową kolei są ściśle powiązane z celami przyjmowanymi przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, możemy liczyć na istotne dofinansowanie unijne, ponieważ na poziomie unijnym jest, zwłaszcza w kolejnej perspektywie unijnej będzie to jeszcze bardziej widoczne, jest bardzo silny akcent położony na wspieranie rozwoju kolei. Wspieranie kolei, wspieranie połączeń kolejowych. Pewne zjawiska, które w naszym kraju jeszcze nie są wyraźne, ale na zachodzie Europy są już coraz częściej podnoszone. Kolej wchodzi w pewne regiony dotychczas zarezerwowane nawet dla komunikacji lotniczej. To jest, zaczyna być alternatywa dla komunikacji lotniczej przy średnich dystansach, przy odległościach od 100 do 600 km kolej właściwie powinno być pierwszym wyborem przy prawidłowo skonstruowanym systemie transportowym kraju. Teraz i tutaj horyzont budowy tej sieci kolejowej to też nie jest, ponieważ to jest 1600 km torów, a co tu dużo mówić, jako kraj nie możemy w ostatnich dziesięcioleciach pochwalić się zbyt dużymi osiągnięciami w tym zakresie. Nie ukrywam, że Trójmiasto tutaj jest jednym z pozytywnych przykładów, dlatego że wybudowano więcej niż połowę torów, które wybudowano w ciągu całego czasu trwania III Rzeczypospolitej.
Tak więc tutaj horyzont sięga nawet roku 2035, być może nawet roku 2040. Mówimy o całym zakończeniu całego systemu kolejowego opartego na formule Piasta Szprych. Aczkolwiek, co znowu podkreślić, wszystko zależy od determinacji i potencjału branży wykonawczej, bo o tym też nie można zapominać. Potencjał branży wykonawczej, ktoś musi wybudować te trasy kolejowe. I wreszcie ostatni komponent, w którym państwo pełni rolę tylko organizatora tak naprawdę, komponent związany z zagospodarowaniem przestrzennym, czyli zapewnienie harmonijnego rozwoju tkanki miejskiej wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego. To jest plan na dekady, to jest plan, który tak naprawdę, gdzie będziemy mogli powiedzieć, że wykonaliśmy dobrze naszą pracę, gdy stworzymy mechanizmy rozwoju, gdy stworzymy taki sposób, doprowadzimy do takiego zaplanowania, przyjęcia takiego masterplanu tworzącej się aglomeracji, aby przez kolejne dekady mogła się ona w sposób harmonijny rozwijać. To jest plan to jest ten komponent najmniej zaawansowany teraz, który będzie wymagał współpracy z samorządem terytorialnym, ale podobnie jak w przypadku budowy portu lotniczego czy węzła komunikacyjnego całkowicie od zera, całkowicie od samego początku, stwarza to możliwości oparcia się na najnowszych technologiach i oparcia się na najbardziej ekonomicznym sposobie wykorzystania przestrzeni i najbardziej efektywnym sposobie przeprowadzenia inwestycji. Dziękuję. Ja od razu może dopytam prezesa spółki CPK o ten impact ekonomiczny, o którym pan minister mówił. Jak państwo szacujecie, ile to będzie nam się, o ile szybciej polska gospodarka może się dzięki tej inwestycji rozwijać, albo ile może być, no nie wiem, handlu na przykład wprowadzonego do Polski, zwiększonego, no bo o tym, o czym często nie mówimy, no to, że CPK przede wszystkim będzie nastawione na ruch cargo, który jest tym rosnącym elementem na naszym nieboskłonie. Dzień dobry. Szanowni Państwo, ruch cargo to oczywiście jeden z elementów CPK. Do tej pory głównie dyskutowaliśmy w przestrzeni publicznej, mówiliśmy o ruchu pasażerskim związanym z samym lotniskiem i ruchu pasażerskim związanym z siecią kolejową 1600 km. Jeśli chodzi o liczby, bo oczywiście opieramy się na analizach firm światowych, które są najbardziej aktualne. Jeśli chodzi o PKB, podając konkretne przykłady, dla lotniska dużego, hubowego, na przykładzie lotniska paryskiego Charles de Gaulle, to jest 17 miliardów euro dodane do PKB. Dla lotniska madryckiego to jest poziom 15 miliardów euro. Także to są bardzo duże udziały, jeśli chodzi o też procentowe w całościowym PKB. W związku z tym, że branża lotnicza jest branżą o wysokiej wydajności. Tutaj już same korzyści płynące ze wzrostu zatrudnienia, z liczby osób, które obsługują ruch lotniczy. 10 osób zatrudnionych w lotnictwie to 26 osób w łańcuchu dostaw obsługujących lotnisko. Także jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne dla CPK i tych potrzeb, które mamy, bo opieramy się na liczbach i ja tutaj chciałbym wyraźnie podkreślić, że te emocje, które towarzyszą tej inwestycji, one gdzieś powinny być skierowane na bok. Powinniśmy myśleć o liczbach, patrząc na to, jak rozwija się ruch lotniczy, na jakim on jest dzisiaj poziomie. 4,3 miliarda w skali całego globu i z perspektywą podwojenia w przeciągu następnych 20 lat. Opieramy się na liczbach, bo wiemy, że ten popyt, który wystąpi, nie będzie do zrealizowania w polskiej infrastrukturze lotniczej w przeciągu następnych 20 lat. My po prostu, mówiąc brutalnie, mówiąc maksymalnie bezpośrednio, chcemy być gotowi na popyt, który w tej branży wystąpi. Także tutaj szereg różnych liczb, które mógłbym przytaczać, związanych z ekonomicznością, gdzie
10% wzrost ruchu lotniczego, to dodatkowe 0,5% do PKB kraju. To są wartości, to są parametry, które zostały potwierdzone na innych przykładach i wzorując się na nich, możemy być spokojni, że w tej części Europy, gdzie po prostu brakuje takiej infrastruktury, to lotnisko przyniesie bardzo duże efekty dla gospodarki i, co chcę wyraźnie podkreślić, sprosta zapotrzebowanie, które w następnych 20 latach zostanie wygenerowane w światowej gospodarce. A co jeszcze trzeba było takiego dodatkowego ewentualnie zrealizować, żeby Baranów stał się miejscem, z którego lata cała Europa Środkowo-Wschodnia? My w pierwszej kolejności chcemy w tych podstawowych założeniach, w skali kraju, żeby to był port lotniczy bardzo dobrze skomunikowany z siecią kolejową i z siecią drogową, stąd szybka linia kolejowa łącząca Warszawę, CPK i Łódź jako pierwszy taki podstawowy element dowozu pasażerów i odwozu pasażerów z portu. Jak widać, ciekawe tematy poruszane są na Forum Rozwoju Pomorza i no warto tutaj, jeszcze jutro, ten cały dzień będzie ta konferencja trwała, warto tu zawitać. Pozdrawiam, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziembiński.